Pytanie, czy jakieś nowe fakty, czy informacje w sprawie tak zwanej afery pana Łucyka się pojawiły? Na ten moment niestety nic nowego się, znaczy niestety czy stety się nic nie pojawiło. No, w wymiarze prawnym odpowiednie służby, prokuratura prowadzą postępowanie i to wyjaśniają. W wymiarze politycznym no, rządząca w Gdyni formacja przy wsparciu Platformy Obywatelskiej uznała, że nie ma tematu i w ogóle nie ma co się sprawą zajmować. No oczywiście do sprawy będziemy wracać, no, na ten moment z pozycji klubu radnych mającego 6 na 28 na 20. 6 na 28 radnych, mówiąc ściśle, bo radnych skład płciowy jest mieszany, no to nasze możliwości wyczerpaliśmy na ten temat. I zresztą też, no, ja też nie ukrywam, że ja w ogóle nie chciałem się tą sprawą zajmować, w sensie konferencji prasowej i tak dalej, natomiast no, zająłem się po to, żeby ona tak zupełnie nie zgasła, nie przycichła, no bo nie może być tak, że są poważne nieprawidłowości, łamanie prawa, postępowanie prokuratorskie i właściwie nie ma tematu, tak? Nic się nie stało, tak? Gdynianie nic się nie stało, parafrazując zawołanie kibiców. No więc stąd jakaś taka próba dotarcia do opinii publicznej z tą informacją. Natomiast generalnie wolałbym się zajmować tematami pozytywnymi, tym co my proponujemy dla mieszkańców również Gdyni, co chcemy zrobić, a od ścigania nieprawidłowości prawnych to jest prokuratura i CBA i miejmy nadzieję, że sobie dobrze poradzi.